Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park i Jodłowy Gaj. Jesteśmy tutaj w naszym drugim zoo. Jak widać, rozbudowa bardzo kiepsko nam idzie, ale trzeba też tu coś porobić. Zbieram cały czas kasę, bo potrzebujemy no niestety bardzo duży fundusz tutaj na rozbudowę tego. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś ma rozbudowane pierwsze zoo, może zająć się budową tego. Jeżeli nie ma rozbudowany, no to niestety nie za bardzo coś może zrobić tutaj. Bo fundusze, jakie tutaj potrzeba i zwykłych kasy i diamentów, no są ogromne po prostu. I no jeżeli wkładacie w tamte zoo, to tutaj nie jesteście w stanie nic zrobić. Ja tutaj sobie myślę, że miałem zamiar teraz zrobić troszkę, wykupić działki. Ale wykorzystam całą kasę, więc przejdziemy, zrobimy tą misję w tym naszym zwykłym zoo. A jak nam zostanie kasy tyle, ile potrzeba, zrobimy tutaj w Jodłowym Gaju. Mianowicie wykupienie jednej działki, ale nie wiem, czy wystarczy nam kasy na to. Bo troszkę musimy tam wydać na misję, na jakieś roślinki trzeba wykupić. Więc ja się zajmuję teraz obrobieniem tutaj tych zwierzątek. Nakarmić. Nie wiem, czy mogę dać trzeciego. Dwa owieczka mogę dać trzecią. Nie mogę dać świnki. Nie mogę, to nie mam tu już wybiegów chyba, żeby coś zrobić, bo mam tutaj wykupić trzy działki. A w zwykłym zoo mam tutaj wykupić te roślinki. Ja ich na pewno mogę też tu postawić, ale tutaj raczej za dużo tak nie robię. Więc idziemy postawić je tutaj w tym naszym zwykłym zoo. Więc przejdziemy sobie, będziemy troszkę expa pozbierać. No, za każde takie coś nam ubywa troszkę kasy, więc troszkę tej kasy też jeszcze potrzebujemy. No nie możemy wyzerować się do zera. Wtedy nie będziemy w stanie nic zrobić, będzie trzeba czekać, aż nazbieramy i dopiero coś będzie można zrobić. Dobra, lecimy tam na tamtą stronę, gdzie mamy jakieś miejsca i możemy jakie postawić jakieś roślinki. Tak po trosze, widzicie, przerabiam coś, obrabiam jakieś zwierzątka, więc zawsze tego jest troszkę mniej. Tak parę razy przędziemy tam i z powrotem i będzie to zaobrobione, nie? Mi się tak wydaje. Tutaj o, tutaj zrobimy za 2-3 i lecimy dalej. Gdzie my mamy te? Aha, tu jest jeszcze miejsce. Jest miejsce. Tak, jest tutaj jeden pasek miejsca, tak mi się wydaje. Jest tutaj jeden pasek miejsca. Więc ile to kosztuje? 2500. O, jakie to ogromne. Cztery i pięć. Dobra, jedno zaliczone. Ile te kosztują? O, to już trzy. O kurcze, jakie to jest ogromne. Jakie to jest gigantyczne. I to już kosztuje troszkę więcej. Nie wiem, gdzie ja to mam postawić. Tutaj damy to. Tutaj jest miejsce na dole. O. Myślę, że tutaj ile tego mamy dać? 5. Cztery. I piąte. No to jest naprawdę gigantyczne. Mam podlać aż 5000? To ja tyle roślinek tutaj mam. To mam 5000 roślinek aż podlać. No nie bardzo. Nie mam tyle roślinek tutaj. Weź 5000 podlać. No i teraz mamy co? Postawić tą stajnię, ale ja tej stajni za diamenty na pewno nie będę kupował. Zobaczymy, czy mamy ją gdzieś tutaj. Nie mamy. No to trzeba czekać, aż się ją tutaj wylosuje. Wtedy będzie można ją postawić.
Patrzę, czy co jeszcze jest, ale nic. Nic nie ma, co by można było skompletować. Możemy otworzyć sobie skrzyneczkę. No chyba nic takiego fajnego, co by można było wstawić. Tak mi się wydaje. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy obrobić wszystko, nie? Trzeba by to było jednak obrobić, bo to jak to tak wygląda? Niepoobrobiane tutaj do końca te nasze zoo całe. Trzeba by to było wszystko fajnie obrobić. Ponakarmiać te zwierzątka. Bo jednak po co mają nam tu budować? Można je dokarmić, więcej ludzi przyjdzie, więcej pieniążków zarobimy. Trzeba wszystko fajnie. Fajnie ogarnąć. Ja bym musiał pomyśleć nad zatrudnieniem pracowników normalnie. To wiadomo, expa przybędzie szybko, jeżeli oni będą tak 1-2 dni pracować i expa na okrągło zbierać, to bardzo dużo, bardzo fajnie mi tego przybędzie. O. A tutaj patrzę, nawet 15 pracowników mamy, 15. To by było 31 pracowników mamy. A tam musi być chyba setka, nie? Tylko nie wiem, czy mam tyle miejsc wolnych, jeśli na setkę. A ja zbieram, ja chcę mieć 100 i chcę to później spróbować wypuścić wszystkich naraz. Żeby mi robili właśnie, nie wiem, czy to się będzie zaliczać. Czy jeżeli będzie każdy pojedynczo robił, czy się to zalicza do tego osiągnięcia. Czy musi być naraz po prostu 100 pracowników? Ja sobie tak muszę nazbierać do 100. Myślę, że teraz znów wpadną jakieś. No tak, o, już jeden wpadł. Wpadnie jeszcze jeden. I jeszcze drugi. Wpadnie jeszcze dwóch pracowników, wpadnie w tym miesiącu, więc... To się tak wydaje, ale do uzbierania 100 pracowników parę tych miesięcy trzeba przerobić. Żeby dostać jakieś bonusy, no wiadomo, jeszcze z misji też coś się dostaje. Ale troszkę tego czasu trzeba to poświęcić. Żeby zdobyć taką ilość pracowników, no chyba, żeby kupicie ich za diamenty, ale to też jest bardzo kosztowne. No wiadomo, możecie najtańszym tam go na 24 godziny, czy tam ile ich wykupiać. Nie musicie wcale tym drogim takim tym, no? Ale też parę naście tysięcy monetek i was skasuje, tych diamencików. Dobra, mamy tutaj coś poogarnianego. Ja myślę, że też, żeby nie było nudno, wprowadzilibyśmy sobie jakieś zwierzątko. Bo mam, powiem wam, zwierzątko z eventu klubowego, gdzie mam kangurka białego do wprowadzenia. No i on nie został jeszcze wprowadzony, ten kangurek, nawet chyba nie mam wybiegu do niego. A mam takiego kangurka ładnego. Więc czemu byśmy go nie wprowadzili? No najwyżej powiększymy wybieg, żeby się zmieścił. A nowego wybiegu nie będziemy stawiać, bo co, będzie sam, a tak będzie z innymi kangurkami sobie siedział w wybiegu. Dobra, szukamy, aż znajdziemy, gdzie mamy kangury. Bo jest ciężko znaleźć tutaj te kangurki jakieś. Gdzie ja mogę mieć kangury? Jeżeli ktoś widzi kangurki, niech mówi. Tutaj gdzieś powinny... O, tutaj są kangurki, dobra, są kangurki.
Mamy nawet trzy kangurki tutaj. I jest pełny, tak? Czyli ten jest z pierwszego levelu, więc wywalamy. Nie sprzedaj. Tylko tutaj. Ten jest z drugiego. I ten jest z drugiego. I ja mam tego kangurka tutaj. Kompletować. Ok. Tak. Tak. I takiego białego kangurka wstawiamy sobie. Ładny biały kangurek. Fajnie się odróżnia. Taki właśnie zwierzaczek, który udało się nam zdobyć z misji, z eventów klubowych, gdzie oddajemy różne zwierzątka. Teraz jeszcze tylko powalczyć o drugiego, bo chyba nie wiem, czy się podczas rozmnażania może taki urodzić. Jeżeli się może taki urodzić, no to będziemy próbować, żeby się urodził. A jeżeli nie może się urodzić, no to będziemy brać udziały w klubowych tych eventach, żeby jak najszybciej go też zdobyć. Ale naprawdę kasy trzeba władować w to nieźle, żeby być w stanie cokolwiek zrobić na tych klubowych eventach. Nam się jeden raz nie udało, bo brakowało nam tam trochę do zdobycia. Brakowało nam chyba 60, a myśmy po 50 zdobyli. No i później drugi raz trafił po jakimś czasie event też na tego kangurka. No i wtedy już się nam udało zdobyć. Ale pierwszym razem nam brakło chyba, było nam potrzebne chyba 50 albo 60, a myśmy o 10 mniej zdobyli. No niestety też tak bywa. Nie zawsze wszystko to uda zdobyć. Ale wystarczy, że jedną rzecz się uda na klubowym, to się jedną kartę czegoś tam zdobywa, więc jeżeli potrzeba 100 kart, 100 razy weźmiecie udział, choćby byliście na ostatnim miejscu, no to dostajecie po tej jednej karcie, nie? Więc czasu to zajmuje, ale zrobić się da, nie? No i dobra, mam chyba z większości tutaj tak poogarniane wszystko. Pewnie jakieś się znajdą, ale już nie będę szukał na siłę, gdzie tu jeszcze coś nie jest ogarniętego. Mamy prawie wszystko ogarnięte. Udało się nam zrobić, wprowadziliśmy kangurka. Tak ładnie się nam udało. No i myślę, że jeszcze na koniec zrobimy sobie jakiś bonusik. A mianowicie otworzymy sobie kuferek. Zobaczymy, co się nam uda wylosować. Taki na bogato kuferek. O. I tego. Ja cię kręcę. Patrzcie, jak bogato. Mamy tego. Mamy tego do misji. Mamy sklepik. Jak bogato. Teraz. Jest. Mamy jednego. Pierwszy jest zaliczony. Drugi zaliczony. I co? Nie mamy kluczyków, ale mamy diamenty. Mamy diamenty. Kupujemy za diamenty. Choćbyśmy mieli 4 otworzyć, muszę go trafić. Następny diament. Dawaj diamenty. Najwyżej dokupimy diamentów. Pierwszą zróbmy. Już myślałem, że to. Nie to. Następny diament. Dawać kluczyk. Dobra, kupujemy tego. Jest. Jest. Udało się. Elegancko. No świetnie. Robimy sobie zdjęcko, elegancko, no tak się mi jeszcze nigdy nie trafiło, patrzcie, dwa, ten był pewien, że będzie, ale to i sklepik nowy, po prostu elegancko, no myślę, że to nie jest sklepik ten, co już mam, żeby po prostu mi nie połączyło tych kart, zaraz zobaczymy, bo jeden sklepik mam, inny to jest sklepik, inny, jest, elegancko, dwa nowe sklepiki. I dwa zwierzątka. Tutaj drzewko. Wymieniamy 250 kart. Kozice. Tutaj to. I teraz tak. Tego musimy złożyć.
Nawet nie jest taki drogi. Dobra. Kompletuj, tak? Za 2500. Kompletujemy go. Elegancko. Skompletujemy go. I teraz byśmy musieli postawić jemu wybieg. Znajdziemy gdzieś miejsce. Gdzieś tu miejsce znajdziemy na pewno. No nie bójcie się. O, tutaj. Tutaj wywalimy ten wybieg. Postawimy jemu wybieg. O, to, że on się będzie długo budował, na pewno parę godzinek. No tak, czyli teraz go nie wsadzimy, ale możemy jeszcze jedną skrzyneczkę otworzyć. W sumie musimy kupić, no chcę mieć dwa zwierzątka, więc muszę kupić tą skrzyneczkę. No nie będzie inaczej, jak nie kupię. Mamy krokodyla, ale jego już mam. Teraz na feler. Teraz poluję na drugiego tego. Obstawiam, że też nie trafimy. Ale nie fart. Znając mnie, użyję wszystkie cztery kluczyki. Jest. Udało się na trzech. To nam zostało no, fioletowe. No mogłoby być, ale dobra. Tu przynajmniej wymienimy. Bieramy nagrodę. Te krokodylki mi się wydaje, że mam trzy, mam dwa. Czekajcie, one gdzieś tu łaziły. Gdzieś tu u mnie były. A już wywędrowały tak daleko, że już nawet nie wiem, gdzie są. No tutaj, o, są dwa, dobra. Więc sprawdzamy te karty. Więc tego możemy wymienić, ale poczekamy na bonusy, aż będą bonusy. I co mamy troszkę jeszcze? Tych odznaczeń mamy ponad 2000, prawie 3, więc nie musimy tego na siłę wymieniać na teraz. I co? No i tego się później wymieni. Ja to skompletowanie tego będzie kosztować 5000. Tego drugiego też pewnie 5000, też 5000. Czyli 10 tysięcy razem byśmy tutaj wymucili na tym. Tutaj mamy tego i będzie ta misja zaliczona, no elegancko. Fajnie się nam potrafiało. Teraz tylko zbierać te odznaczenia, jeżeli będziemy ich mieć masę, to będziemy wymieniać i kolekcjonować kolejne zadania. No tego też zrobimy, to później rozmnażamy. Wiecie, no dosyć sporo mam rozwiniętego, tylko brakuje tego. Brakuje tych odznaczeń, no. Jeśli te odznaczenia się nazbierają, no to pójdzie wszystko elegancko, ale żeby zaś mieć te odznaczenia, trzeba kupywać zwykłe skrzyneczki, które są po 20 tysięcy. Otwierać. No i wymieniać na nagrody to, co się tutaj wypada w tych skrzyneczkach. A z nich, jak widzicie, nie zawsze 50, 55. Nie zawsze tak bogato wypada. Więc też jest dosyć ciężko zdobyć, ale dajemy radę. Mamy 28 tysięcy, więc dobijemy do 30 tysięcy i możemy dwa zwierzątka. Dwa jakieś sobie zwierzątka użyjemy. Gdzieś jakieś dwa sobie wymienimy. Więc obstawiam, że będzie to ten. I najprawdopodobniej pingwin, bo pingwina nie mam. Jeżeli zdobędę drugą kartę pingwina, no to będę już miał dwa. I tego do drugą, to też będę miał dwa. Najgorsze. Tutaj mamy jeszcze trzy skrzynki, to na jednego zwierzaka starczy. Tu mamy jeszcze dużo skrzynek, ale tutaj już nie mamy żadnych skrzynek, no niestety. Legendarnych skrzynek już nie mamy, więc już tam nam nic fajnego nie wypadnie za bardzo. No niestety, no. Nie można mieć wszystkich skrzyneczek naraz. Teraz jak wejdą jakieś zwierzątka, no to troszkę ciężej będzie ich zdobyć. Bo ja już wszystkie takie swoje skrzynki wyużyłem. No teraz tak dużo tych zwierzątek właśnie
przyszło nowych, że musiałem tych skrzynek powybierać, nawet podokupywać tutaj diamentów, żeby otworzyć. A na pewno już zaś jakieś nowe zwierzątko jest na zakup diamentów. My mamy aktualnie 150 diamentów, więc myślę, że coś za te diamenty też jeszcze wykupimy. Myślę, że chyba te skrzyneczki to będzie najrozsądniejsze. Że te skrzyneczki, bo tam wypadają nam fajne karty. Tutaj, o, tutaj jest przy 100, mamy takie zwierzątko, byśmy dostali. Akurat nam, akurat o tym gadałem i nam lekrama wyskoczyła. No, normalnie, oni wiedzą, kiedy się o nich gada. I ci lekramy podsyłają. Ale mamy ogarnięte, myślę, wszystko. Znaczy, może nie wszystko, jeszcze się gdzieś znajdzie coś, ale tak z większości, myślę, zwierzątkom pomogliśmy. Ogarnęliśmy, już nam ten filmik dość długo trwa, więc nie będziemy go aż tak przeciągać. Tutaj sobie jeszcze zrobimy to. No takie dość myślę ciekawo. Ciekawe,śmy rzeczy pozdobywali, porobili dzisiaj. Mam 230 tysięcy. Myślę, że jeszcze wyużyjemy te 230 tysięcy, aha, zostaniemy na zero. No dobra. Mógłbym skrzyneczki za to kupić, no ale kupimy działkę.260. Nie będzie tańszej? Nie mówcie, że nie kupimy. Nie mówcie, że nie kupimy. 220, tak. Jest jedna działka mniej. Brakuje nam. Mamy 3 działki, 4, 5, jeszcze 2 działek nam brakuje do wykupienia. Czyli jeszcze jakieś 700 tysięcy musimy nazbierać. Tam było 260 i tutaj najbliższa jakaś 260 i 300. Nie, 400, 560 tysięcy potrzebujemy na zrobienie tej misji. Tutaj się nam rozmnaża. Ten się nam zrobi, później tego, więc te misje powinny zrobić. Z tym może być ciężko. 85, no ewentualnie byśmy go za diamenty wzięli, ale to mi szkoda troszkę tyle tych diamentów. Na razie zostawiamy tak, pomyślimy. Jak się wam filmik podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany, subskrypcja. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Dzwoneczek, będziecie mieć powiadomienia, jak Szkapa coś nagra, to wam wyskoczy. I do następnych odcineczków. Cześć wam!